Cześć kochani, taki króciutki filmik, bo się zebrała świta. Świta moich krewetek galaxii. No i powiem wam, że rosną France. Rosną France jak na drożdżach. Oczywiście wrzuciłem im żarełko, żeby je przyciągnąć do kamery. No i nie wiem, no patrzcie, te maluszki już podrosły, już są duże, już są następne. Aż światło odbija po sąsiedzku z innego akwarium. No ale musicie mi wybaczyć. O, jak spierdzielają. Wrzuciłem Vital z Qualdropu. On się nie kruszy, nie niszczy mi tutaj. Znaczy nie niszczy, nie brudzi mi podłoże. Ja nie chcę, żeby mi brudziło podłoże. Ja tu nie robię, wiecie, podmian w tym akwarium. Tu Yellow Nose. Jak widać, to jest o wiele większa krewetka niż dorosły nawet kardynałek, drugie tyle. I galaksiątka. Kolejny raz nagrywam 27 marca w piękny, pogodny dzień. No mam nadzieję, że już za rok będę miał ich bardzo dużo, tych galaksji. No jako tako mi idzie z tymi krewetkami, już chyba wyczaiłem, o co w tym chodzi. Ale zobaczymy. O, małżoraczki wszędzie. Czy mi pójdzie? Czy na razie taka jest chwilowa dobra passa? Tu piękna samica koło kardynałka. No. Kolor po prostu smoła czarna i białe te. To są takie, widzicie, jaśniejsze te galaksje. To mi się już tak mało podobają. I tam czarnulki siedzą. No piękna krewetka. Piękna, droga krewetka. Myślę, że w Polsce to chyba bezcenna. Nikt nie ma w Polsce tych krewetek. No, nie chwaląc się ty, oprócz mnie. No. Ale cóż. Kto się tak pali, to później mu źle życzą i się dzieją tragedie. Nie, tak naprawdę są to krewetki bardzo wybredne, trudne. Kardynałek to do nich to jest pikuś. To jest, bym powiedział, do nich to jest prosta krewetka. A galaxy wybredna Franca. Coś jej się nie spodoba w parametrach i mamy dzisiaj, a jutro już lipa. Ciekawe, czy mi zrobi jeszcze większe zbliżenie. No. Piękny widok po prostu. Piękny widok. Po zmianie czasu, tak? Dzisiaj w nocy była zmiana czasu. O, tu już podchodzi samica, kardynałka duża i galaxy. Widzicie, jakie to jest piękne stworzenie. To są te młodsze, to co kiedyś nagrywałem maluszki, one mi podrosły. Przeżyły i podrosły. Coś pięknego. Coś pięknego. O, pyk. Pyk. Jakieś czerwone galaksje mi wychodzą też. No ciekawe. Mówią, że galaksja od kardynałka pochodzi. Ja już sam nie wiem, czy od kardynałka, czy od kogo. Jest o wiele trudniejsza niż kardynałek. Wiem, że za granicą to byście dali pewnie za nią stówę chyba za sztukę. Tak kosztuje. Komuś się wydaje, że to dużo, ale dla pasjonata to średni pieniądz. O, tam maluszek. O, i tam są maluszki galaksji. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. Naprawdę mi na razie dobrze się zaczął ten rok krewetkowy. Jak się wpierdzieliła duża samica.
No, kardynałek to taka podstawowa, piękna krewetka, chyba pożądana przez większość ludzi, akwarystów. No, coś pięknego, no. Coś pięknego te krewetki. A i ten potworek od takiego Zbyszka z Bełchatowa. Pozdrawiam go. No żyje jeszcze, żyje. Muszę sobie ściągnąć kiedyś te jeloły i spróbować jeszcze raz, bo już mam inny sposób na krewetki. Ale póki co to jest moja słodka tajemnica. Nie będę się chwalił, bo po co? Jak jeszcze ludzie kardynałków nie potrafią utrzymać przy życiu, to ja nie będę się chwalił wszystkim. Okej. Jest moc, jest siła w tych krewetkach. Coś pięknego. Coś pięknego. Jeszcze zrobię taki parosekundowy rzut na to akwarium. Widzicie, bakterie PSB zadziałały. Nie mam już takich ilości glonów. Sinice po prostu odpuściły. Tam oczywiście już zaczęły mi się plagowo mnożyć kardynałki. Muszę je wywalić, kuźwa, nie wiem, albo co zrobić, bo chcę tu wpuścić jakieś dzikusy. Mam nadzieję, że uda się ściągnąć. Okej, okay. To trzymajcie się, życzę miłego popołudnia. Tu już jest 16 chyba godzina. Niedzieli, to szybko minęła ta niedziela. Ach. Zdrówka, szczęścia i pomyślności. Trzymajcie się, cześć.